Musi być białe, żeby najlepiej w przedpokoju. Tak, a wstań tak i ją. Marcel! Co? Poczekaj, zamknij mi Marcel. Miniaturkę. Już? I teraz Marcel, na wszystki wypadek. Idź, na nie, dobra. Tutaj przesuń się. Takie po prostu... Ej, odsuń się, jestem brzydki! Bo cień robisz. A mnie, bo ty bądź wściekły. Za szeroko masz ręce. Z samego rana oglądam Robert Karaś. Bardzo fajny wywiad, godzinę 24. Mega sportowiec i ile czasu poświęca na treningi, na bieganie i tak dalej. Witam ci w nowym pięknym dniu, ale się rozpadało. Jestem gotowy do biegania, tylko najpierw na chwilę do pracy kendamy spakować, później do babci. No i chyba trzeba będzie odśnieżyć troszeczkę. Nie jest źle. Nie jest źle. Podejście numer 4 do nagrania. W pracy mam torbę treningową i wziąłem sobie z niej słuchawki. Mam problem z kartą pamięci. SD error się pojawia co chwilę. Ja nie wiedziałem, ja mam tą kartę, ona jest taka tania? Ta karta? 36 zł tylko by kosztowała? A ja kupiłem ten zestaw i w zestawie była karta pamięci. I ja nie mam jej w tej GoPro. Czyli ja albo przełożyłem gdzie indziej, do czegoś innego, do jakiegoś innego urządzenia. Muszę to sprawdzić, może to jest kwestia karty właśnie. Tylko że ja miałem po prostu wrażenie, że... Ja te karty zmieniam i testuję i sprawdzam. Pakuję kendamę. No i trochę próbuję biegać, ale chyba się tylko skończy na chęciach. Jest za ślisko i bardziej... O, tutaj jest ok. Ten odcinek jest spoko. Ale już na przykład taki odcinek muszę uważać, bo jest po prostu ślisko pod spodem. Jeszcze górka i niewygodnie mi się biega. Moja uwaga jest bardziej skoncentrowana na tym, żeby się nie przewrócić, niż na samym bieganiu. To nie jest przyjemne. Przyszedłem na bieżnię, bo byłem u babci, przyszedłem na bieżnię, żeby tutaj pobiegać. Na pewno będzie mi dużo łatwiej, znaczy będzie ciężej dla nóg, ale będzie prosto. Czyli łatwiej. O, rozgrzewka, ja już rozgrzewka, aha, bo mam tętno 101. Nie, już spadło, 91. Dobra, ja już rozgrzewkę miałem jakąś tam, delikatną. Nie, jednak wiesz co, pasuje. Kilometr tylko, ale to jest za duża męczarnia. Tu jest jeszcze luz, spoko. Ale tutaj jak gdzieś biegnę, to po prostu wpada mi za bardzo noga, wykrzywia się. Jak się odpycham, to też mi się ślizga. Więcej się męczę, niż po prostu, niż biega. Ja po prostu bez sensu robić coś, co będzie mnie tylko denerwować. Tylko szkoda mi tego, że się ubrałem, wiesz, przybrałem. Zależało mi na tym, żeby zrobić dzisiaj jakiś trening, dlatego że wczoraj mieliśmy mieć piłkę i zamiast 14 osób przyszły tylko 4 osoby. No i otworzyłem drona, patrzę, a tu jest ta karta, więc być może to był ten powód, że po prostu używałem nie tej karty pamięci. Chłopaki są mega głodni i wziąłem tak na szybko ziemniaczki już takie gotowe, a zaraz będę robił coś innego, cięższego do zjedzenia. I nie wiem, przygotowałem sobie czosnek, żeby zrobić aglio e olio, spaghetti czosnkowe, ale nie mam pietruszki. Teraz nagrywam ciebie, chłopakom zrobiłem te ziemniaczki, jak one ci smakują? No, dobra. Dobre, tylko tak? Tylko gorące tym. Gorące? Możesz powiedzieć, co ty robisz? No. Co? O. Chłodzisz gorące ziemniaczki? Miłosz wczoraj wrzucił film, w którym przeklina przy mnie i przy Kasi. No i tutaj muszę wytłumaczyć jedną rzecz, której nie zrozumieli oglądający go, bo prowadził od razu premierę na żywo i pisali jemu ludzie, że Marcel go sprzedał. I wszystkie komentarze były takie, jakby hejtowany był Marcel. Tylko tyle, że nikt nie poczekał do końca. Do końca filmu, a na końcu filmu było całkowite wyjaśnienie. Ta końcówka by zmieniła pogląd tych wszystkich osób, które by pisały. Więc zawsze lepiej oglądać do końca niż oglądając część i po prostu wydając jakąś tam opinię. Ale w ogóle sam film naprawdę jest mega fajny. Ja jak go oglądałem, to sam się śmiałem. Dużo się w ogóle dzieje. Fajnie to ponagrywał. Naprawdę, podobało mi się. Całkowicie sam nagrał i zmontował. Ja tylko miniaturkę zrobiłem.
Widzisz, to o czym mówimy, że wszystkim ucięło gdzieś tam zasięgi. Wszystkim porówno chyba. Wszyscy porówno zostali tu pewnie. Możliwe. Moje zasięgi też bardzo spadły, dlatego zostaw łapaczkę w górę, żeby mnie wspierać i subskrypcję, ewentualnie z dzwoneczkiem. Dzięki. Indyka. Indyka? Indyk będzie później. Zamarynowałem, a w końcu zrobiłem jedzenie spaghetti bolognese, ale mało dodałem sosu pomidorowego. Właśnie mówiłem. Widzisz to? Ale fajnie, lepiej smakuje. Tak, że tak nie jest dużo pomidorów? No. Czy Miłosz przeklina? Być może tak, ale nie przy mnie. Nie uczy się tego ode mnie. Być może dziś w towarzystwie kolegów przeklina. Czy to jest jakiś problem dla mnie? Nie. Jeżeli to będzie robił sporadycznie i w jakichś wyjątkowych sytuacjach, czy jak się wkurzy na coś, to nie jest to dla mnie problemem. Natomiast kiedy będzie używał co drugie, trzecie słowo, kur, to wtedy będzie problem. Mam kolegów, którzy po prostu cały czas przeklinają i co drugie, trzecie słowo po prostu muszą przekląć. I wtedy to jest duży problem. Bo chyba nie chciałbyś oglądać, jak mówię co chwilę, kur. Natomiast ten film, który on nagrywał, to wiesz co, ja mu mówię, nagrywając, przeklnij. Po prostu przeklnij przy mnie. No ja przecież wiem, że to nagrywasz. Nie jest problemem. On i tak był zażenowany tym, że miałby przekląć i mówi, nie przeklnę, bo po prostu, że on źle się z tym czuje. Więc być może to świadczy o tym, że raczej nie przeklina. Nie wiem od jak dawna jest taka funkcja, ale Martyn się teraz uczy angielskiego. Wpisałem słowo butter, czyli masło. No i właśnie jest coś takiego, że wymowa amerykańska, brytyjska i mów wolniej. Butter. Butter. I wymowa amerykańska? Butter. Butter. Ale w samym Google Translate nie mam czegoś takiego. Butter. Butter. Milo, chcę wrzucić film, a mamy godzinę 17:30. Ciekaw jestem, czy wszyscy znają się na tym zegarku, która jest godzina. No i teoretycznie ja za godzinę mam rzucać swój. Wiesz, o co chodzi? No. Że będziemy się duplikować w pewien sposób. Sprawdzę, co u Miłosza. Milo montuje kolejny swój film. Ale się wkręcił. Słuchaj, ale ta zima to chyba teraz tobie służy. Szkoda, że tak później się wkręciłeś. Tak, no. Czy nie? Ile tu już siedzisz? No... Za długo. Ja ci mówiłem, odpocznij. Ze dwie godziny na pewno. No, 3,5 godziny. Zapraszam na mój kanał Mila Mazur. A nauczyłeś się teraz czegoś nowego, czy nie? No. Ale tak, że samemu, bo się mnie nie pytasz nie o nic. Na pewno bym robił to, co lubię. Ale powiedz mi, kombinujesz na przykład coś? Sprawdzasz? Tak, na przykład, czekaj, czy powiem, czego się nauczyłem. Tutaj efektów. Efekty. Ale poczekaj, ale wiesz, jak możesz ten efekt? Nie musisz go. Weź ten. Weź przybliż i zaznacz sobie końcówkę, ale jeszcze bardziej, o, no. I teraz Command D. A, dobra, i to będzie tak. Rozumiesz? Masz od razu ten efekt. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie to, że Milo czyta tą książkę i faktycznie, nie wiem, czy masz zaznaczone, ale czyta, bo rozmawiamy o tym, jak się zachowywać rozmawiając z kimś. Co się nauczyłeś najbardziej? Nie mogę zrobić. Nie, czekaj, bo teraz nie myślę o tym. W jednym z ostatnich odcinków gdzieś tam była taka informacja, że jak Miłosz był przy mnie i mi nogi śmierdziały. I ja nie mam problemów ze śmierdzącymi nogami, ale mam te buty, w których bardzo dużo ostatnio chodziłem. Ja ogólnie bardzo dużo ostatnio chodzę. Z Kasią chodziłem, robiliśmy po 7 km dziennie i po prostu te nogi mi prześmierdły. Ale pokażę tobie w ciągu najbliższych kilku dni, jaki mam sposób na to, żeby odświeżyć buty, nie piorąc ich. Tutaj widzę, że Kasia coś kupiła, jakieś hantle do ćwiczeń. Przyznam, że jestem strasznie poirytowany YouTube'em i tymi moimi wyświetleniami. Zrobiłem sobie w Excelu, Na razie zacząłem od kilku filmów, bo muszę wiedzieć, jak co sobie poustawiać. Zrobię sobie w Excelu po prostu tabelę porównawczą filmów, które są teraz rzucane i te, które były w zeszłym roku. Bo przykładowo, teraz moje filmy są oglądane mniej więcej około 45-50%. A kiedyś, zobacz, średni procent obejrzenia 26%. Rok temu 29, 28. Filmy były gorzej rok temu oglądane. Teraz są dużo, dużo lepiej i częściej oglądane, a po prostu no za cholerę nie potrafią się jakby przebić. Naprawdę, wyświetlenia to są po prostu no tragiczne. No nawet ten
No dobra, oprócz tego, bo ten to nie był jako vlog. Ale okej, ten, 8000 wyświetleń. Zobacz, jaki jest średni procent obejrzenia. 43. To jest mega dużo. Kolejny z małym, 10000 wyświetleń. Statystyki. 51% obejrzeń. Te filmy są mega chętnie oglądane. Ale dlaczego? YouTube nie chce ich promować. Wcześniej w tym samym miejscu też nagrywałem, ale nie miałem podłączonej do kamery mikrofonu, bo dałem drugi aparat z mikrofonem Miłoszowi. I nie wiem, czy zauważysz różnicę, że jest różnica. I wszystkie komentarze były takie, jakby hejtowany był Marcel. Tam jest echo takie duże. Nie wiem, dlaczego YouTube tak robi. Dlatego pomóż mi, zostaw łapkę. Drugi raz już w tym odcinku, to proszę. Ale muszę tak robić, bo inaczej wypadnę po prostu z tego świata YouTube'owego. A widzę, że oglądasz mnie. Dzięki, cześć, miłej nocy.